Tym razem temat, jak widać w tytule, jak trzymać lewą rękę. Nie jest to takie oczywiste, jak się wydaje, więc sobie zobaczcie, co ja mam na ten temat do powiedzenia. Oczywiście wcześniej musicie się sugerować. Mianowicie, ważne jest to, że podczas grania mieć wygodę, prawda? Czyli, że tak trzymać, żeby po prostu mieć wszystkie palce, żeby mogły sobie smyrać po tym gryfie, gdzie popadnie. I generalnie jest tak, że kciuk trzymamy, można powiedzieć, na środku, po środku gryfu. Czyli ani za bardzo tutaj, ani za bardzo z tej strony, tylko po prostu po środku. Wyobraźcie sobie po prostu taką linię, która biegnie przez środek gryfu i trzymać mniej więcej ten kciuk, grając cokolwiek w tym miejscu. Bo wiadomo, na przykład jeśli trzymamy ten kciuk, z kolei wystawiamy go troszeczkę poza gryf, to nam utrudnia granie gdzieś w tych pozycjach, ponieważ tym palcem już no ciężko mi docisnąć jest. A niektórzy po prostu tak trzymają, jakby to, powiedzmy, była jakaś taka siekierka do rozwalania drewienka, prawda? Niektórzy trzymają na przykład tak, no i z kolei tutaj im strasznie ręka ucieka, że mogliby w ogóle ją po prostu wyskoczyć z tą ręką. Wiadomo, no tutaj to jest to nie za bardzo wskazane, tak samo tutaj. No chyba, że gramy akordy, gdzie na przykład złapiemy jakiś, załóżmy, akord E, to akurat można sobie, powiedzmy, ten palec tutaj wystawić. Wiadomo, prędzej, lepiej, żeby trzymać cały czas, ale niektórzy mówią, że to jest nieprofesjonalne, że się tak palec trzyma. Ja akurat na przykład muszę trzymać w wypadku tej gitary siedmiostrunowej, ponieważ nie mam za bardzo jak stłumić tej najgrubszej struny, która bardzo przeszkadza w graniu akordu na przykład E-dur. Na przykład... No i teraz po prostu najlepiej sobie znajdźcie też właśnie taki swój mniej więcej układ ręki. No, trzymając się tej zasady, żeby ten kciuk mniej więcej był po środku, teraz spróbujcie sobie zagrać, wyłączę przejster. Spróbujcie sobie zagrać teraz te ćwiczenia standardowe na palce, raz, dwa, trzy, cztery. Pewnie nawet bardzo słabo widać ten mój paluch. On jest cały czas, widzicie, cały czas jak grałem to ćwiczenie, najpierw grałem na najgrubszej strunie, na najcieńszej, znowu na najgrubszej. On się nie przemieszcza, on jest cały czas w jednym miejscu. Czyli jak już raz, można powiedzieć, przykleimy ten palec, to teraz możemy grać po kolei. Na coraz cieńszych. Później przesuwamy, wiadomo, przesuwamy wzdłuż gryfu. I tak samo robimy. Gram na przykład tutaj gdzieś. Ten palec cały czas jest w jednej pozycji. Teraz gram na najcieńszej. Jedyny ruch to właściwie jest ten ruch. Jakby traktujcie, że ten palec jest przyklejony, więc jedyne, co możemy zrobić, to jest ten ruch bardziej tutaj nadgarstka. I teraz grając gdziekolwiek indziej, tak samo tak przesuwamy. Tutaj się bawimy. Wiadomo, troszeczkę inna sytuacja jest z kolei, jeśli gramy na tutaj bardzo wysokich progach. Tutaj właściwie no ciężko z tym palcem jest tak idealnie trzymać go po środku, ponieważ tutaj w ogóle jest ciasno. Na przykład właśnie, ja powiedzmy, ja akurat wystawiam ten palec troszeczkę. Trzymam normalnie. Wiadomo, tu niekoniecznie musicie dokładnie na środku. To jest mniej więcej taki, wiadomo, taki balans, mniej więcej troszeczkę do góry, troszeczkę w dół. W każdym razie nie w jakichś takich skrajnych tutaj przypadkach. Jeśli chodzi też o akordy barowe, tam tak samo palec powinien być właśnie dokładnie po środku, ponieważ ten palec stanowi przeciwwagę
czy tam środek ciężkości wyznacza dla całej dłoni. Tutaj ściskamy tym palcem, więc ten palec musi jakby stanowić przeciwwagę tego pierwszego. Czyli tutaj tak samo w barowych dotyczy ten układ palca po środku gryfu. No, mam nadzieję, że to jakoś pomogło i troszeczkę wam rozjaśniło situation. No to papatki.